surprise winner is definitely spiraling. I got your fucking lines tapped, I swear that I'm dialed in. First I was a rat, so where's the proof of the trial then? Zawsze pachnie tu przepięknie. Poziom oleju niski. Także jedziemy wymienić całkowicie olej, wymienimy filtry. No dawno wyjeżdżałem tym autem, aż klocki piszczą. To auto ma naprawdę takie boczki, ja nie mogę się nacieszyć widokiem. Rzadko tym autem sobie jeżdżę, dlatego za każdym razem tak samo się cieszę, jak do niego wsiadam. I te boki, jak się patrzy w lusterka, to jest coś naprawdę przepięknego, moi drodzy, jak się to widzi. Uwaga, tutaj sobie troszkę cofnę, bo mi pani zaraz tu wjedzie w auto. Sobie dosłownie chwilkę zaczekamy, bo nie ma pana od serwisu, ale naprawdę salon robi ogromne wrażenie. Fajne felgi. Turismo GT. Ok, autko oddane. Teraz pozostaje tylko czekać i będzie do odbioru akurat jak wrócę z wyjazdu z Majorki. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit. Turn my headphone down a little bit. Się panu nie stało. O godzinie 14 będę mieć Mita, takiego wewnątrz zespołu Ecom Revolution, czyli platformy dropshipping, którą prowadzę. No i co, pozwiedzamy, odpoczniemy, pokażę ci, jak również prowadzę biznes właśnie w trakcie takiego wyjazdu, odpoczynku, wakacji i będziemy działać. Turn my headphone down a little bit. Yeah.
jest omówienie, jaki jest aktualny stan platformy, czyli w jakim momencie się znajdujemy. Zaraz wybieramy się na miasto, ale teraz, co ciekawe, otrzymałem SMS-a od Porsche, że odbył się serwis tego auta i nagrali, jak to przebiegało, czyli pokazali po prostu w formie takiego filmiku. Zobaczcie. W formie takiego filmiku, jak tutaj właśnie to przebiega. Bardzo fajny filmik, bardzo fajna inicjatywa z ich strony. Spuszczamy olej silnikowy z pana samochodu, wygląda to w ten sposób. No i tutaj pan pokazał, jak jest spuszczany olej, jak zostało to wymienione. Powiedział również, w jakim stanie są opony oraz klocki hamulcowe, dlatego wiem, że autko jest teraz w dobrym stanie technicznym, jeszcze posłuży i nie będę musiał nic zmieniać, nic wymieniać oprócz tego oleju, który został wymieniony. I była to miła niespodzianka, bo świeżo po przylocie dostałem właśnie takiego SMS. Druga rzecz, chcę troszkę uzupełnić sobie mój setup biurowy i domówiłem monitor Apple Studio Display. Nie wiem, czy jest to najlepszy monitor, czy nie. Dużo osób poleca, dużo osób nie poleca. Mówi, że w tej samej cenie można kupić coś dużo lepszego, ale wolę, żeby to wszystko było tak zintegrowane ze sobą, jak to właśnie w przypadku właśnie tej marki jest i to bywa, ale jakość 5K i reszta funkcji, feature'ów tego monitora jest naprawdę, naprawdę świetna, dlatego postanowiłem, że kupię. Przed chwilą złożyłem zamówienie, dostawa potrwa 2-5 dni, dlatego jeszcze chwilkę zaczekam, akurat jak wrócę już z Majorki, no to zapewne monitor dotrze do domu. Cześć, cześć, Hubert z tej strony, miło mi. Wiesz, ja od 5-6 lat działam w dropshippingu. Dodaje się taki automat, wiesz, integracja, że się od razu produkt dodaje z ceną i tak dalej, nie? Pulitzer Prize winner is definitely spiraling. I got your fucking lines tapped, I swear that I'm doubting. First I was a rat, so where's the proof of the trout in? Jeremy. 56 000, a wczoraj... Wczoraj 70 000. Okej, witam Cię w następnym dniu. Mamy sobotę. Już jestem po śniadanku, będę robić teraz podsumowanie miesiąca. Wybrałem wstępnie pierwszych członków do nowego projektu Boost You. Co do Boost You, jest to całkowicie nowy projekt i chodzi w nim o to, że będziemy wybierać do bardzo takiego hermetycznego grona osoby, które są ambitne, przedsiębiorcze, prowadzą biznes i będą z nami wyjeżdżać raz na kwartał, czyli 4 razy w roku będziemy wyjeżdżać na takie właśnie ekskluzywne eventy, wydarzenia, na których będziemy właśnie oddawać się takiej mieszance rozwoju, biznesu, aktywności. Będą naprawdę super akcje, ale tylko i wyłącznie 12, maksymalnie 18 osób to też będziemy rozważać, będzie miało wstęp do projektu Boost You. Mega, mega odjechany projekt, każdy jest mega zajarany tematem, bo już mamy pierwszych członków wybranych, już dołączyli. Teraz się biorę za podsumowanie miesiąca na sklepach dropshippingowych. Przejdę również do podsumowania mojego miesiąca. Co miesiąc sobie w zwykłym Excelu podsumowuję miesiąc, jakie miałem wyniki, jakie miałem przychody. Kosztów już jakoś tak bardzo nie liczę, jeżeli chodzi o takie pojedyncze wydatki. Kiedyś bardzo to liczyłem, czyli ile wydałem przykładowo w danym dniu i tak dalej, na co dokładnie poszło. Teraz już bardziej liczę takie stałe, większe koszty. To mi pozwala tak bardziej odciążyć głowę. Jeszcze dodam taką bardzo ważną rzecz, że właśnie ten pierwszy krok jest dla Ciebie zawsze najważniejszy. Szybki przykład. Robert Lewandowski nigdy nie zostałby świetnym piłkarzem, gdyby nie kopnął pierwszy raz piłki. No, nie zostałby piłkarzem, nie? I jeżeli Ty nie podejmujesz swojego pierwszego kroku, to również nie masz szansy nawet sprawdzić swojego potencjału, czy jesteś zdolny lub zdolna do osiągania wielkiego sukcesu, bo oczywiście nie każdy jest stworzony do tego, żeby osiągnąć sukces, czy to w biznesie, czy w jakimś sporcie, ale zdecydowana większość osób, która nie podejmuje działania, skazuje się na tą porażkę. Zauważ, ile może być takich talentów zmarnowanych przez to, że nigdy nie podjęły swojego pierwszego kroku. Jest takich mnóstwo osób i również możesz należeć
do tego odsetka osób, które nie próbują i dlatego nie wykorzystują swojego potencjału. A uwierz mi, jeżeli interesujesz się biznesem, jeżeli interesujesz się rozwojem, a oglądasz ten filmik, dlatego na pewno się tym interesujesz, no w przeciwnym razie by cię tutaj nie było, to jestem przekonany w 100%, że jesteś zdolny lub zdolna do osiągnięcia sukcesu, ale musisz podjąć swój pierwszy, najważniejszy krok. Po prostu wystartuj w czymkolwiek. Napisz maila do jakiejś firmy, że możesz jej pomóc w tym i w tym, zrobić dla niej grafikę, zmontować rolkę, filmik. Wystaw produkt na Allegro drożej niż masz go taniej, przykładowo na panelu Ecom Revolution, bo umożliwiamy to. Mamy prawie 100 tysięcy produktów, które możesz sprzedawać z przebitką. Możesz zacząć właśnie od dropshippingu, czyli od całkowitego zera zacząć wystawiać produkty. Możliwości masz wiele, tylko musisz zacząć je wykorzystywać i dojdziesz do momentu, gdy minie miesiąc, minie pół roku, minie rok i będziesz w całkowicie innym miejscu w swoim całym życiu. Bo naprawdę miesiąc wystarczy ci całkowicie, żeby zmienić swoje życie. Tylko musisz przez ten miesiąc działać, podjąć już teraz działanie. Bo za miesiąc możesz żałować tego, że nie podjęłaś teraz, czy nie podjąłeś teraz działania, albo za miesiąc możesz sobie podziękować i powiedzieć, kurde, ten gość przed kamerą miał rację, mówił mi, że mogę zacząć i mogę osiągnąć sukces i jednak się okazało, że dałem radę i mogę osiągnąć sukces, a może jednak się okazać, że przepuścisz to uchem dalej, będziesz siedzieć na TikToku, przeglądać kolejną rolkę, kolejny materiał i nic z tego nie wynosić, bo samo konsumowanie na dłuższą metę nigdy nie daje żadnego progresu, żadnej korzyści, dlatego nie musisz czytać książek, tutaj guru i tak dalej, różni coachowie, oni nie mówią prawdy. Bo czytanie książek nie doprowadzi cię do sukcesu, tak samo jak wstawanie rano o 5. To nie jest coś, co sprawia, że idziesz do przodu, a tylko i wyłącznie działanie, wykorzystywanie tej wiedzy jest w stanie dawać ci progres, dawać ci wyniki w jakimkolwiek biznesie, w jakimkolwiek sporcie. No bo czytając jedynie książkę, nie zostaniesz koszykarzem, nie zostaniesz piłkarzem, ani wybitnym sportowcem. Musisz kopnąć tę piłkę, musisz rzucić tę piłkę do kosza, raz, drugi, trzeci, nie uda ci się raz, drugi, trzeci, ale już za 10. razem wrzucisz tę piłkę do kosza, będziesz do przodu i będzie wszystko działać, osiągniesz swój sukces już za 100., 1000. razem. Musisz to stale powtarzać. Tak samo Arnold Schwarzenegger nie został kulturystą dlatego, że przeczytał książkę o kulturystyce albo pooglądał filmik, jak inny kulturysta ćwiczył, tylko przez to, że cisnął, robił powtórzenia, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i pokochał to, pokochał ten proces, ten ból zdobywania i osiągnął wielki sukces. I ty również możesz go osiągnąć.